Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Wybacz, że troszeczkę wieje i będą szumy, jak nigdy dotąd. Słuchaj, produkt od ADBL-a, który dostałem od wirusa. ADBL Industrial Polymer Fruit Wax. Cokolwiek to oznacza, chyba produkt do osuszania. Więc zobaczymy. Tu mam napisane 1 do 200, więc na 1 litr wody, który mam już tam rozrobiony, wlejemy 5 ml. Podobnie jak kocha PW Protector Wax. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Wlałem niewielką ilość, naprawdę niewielką. Na aucie, słuchaj, szampon od Neoxala. Stówka on się chyba nazywa? Tak, Neoxal 100. Jak widzisz, bardzo mało wody. Po nim rzeczywiście, po tym szamponie jest brylient. Chcę zobaczyć, czy tu będzie podobnie jak po kochu. Zapach jeszcze właśnie. Bardzo przyjemny, świeży. Okej. Okay. Takiego osuszacza. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No dobra. Pakujemy do opryskiwacza. Niestety wieje i szumy będą, słuchaj. Chcę zobaczyć, na ile pojawi się połysk i czy będzie lepiej niż po tym szamponie Neoxala, jeżeli chodzi o osuszanie. A, pięknie. I tutaj już luźno, wiadomo. Oj, oj, oj. O, tak sobie pojedziemy. Tak, tutaj karbonik też zleje wodą. I zobaczymy, czy doda nam to hydrofobowości. Ale mi zimno, słuchaj. Przerwa teraz akurat, odmroziło, minęły te tęgie mrozy, auto zatrolone, musiałem umyć szamponem, a przepraszam, bo tu leżał Neoxal 100, ale ja tu umyłem od Pure Chemi WSR-em 100 ml na 10 litrów wody i słuchaj, nie zdjęło tego szamponu, szampon Neoxala, no jestem pod wrażeniem, naprawdę, miodzio można powiedzieć. Zobaczymy, a później może jeszcze do osuszania zarzucę, zobaczymy najpierw, jakie będą krople. Ok, przód macha, tutaj była całkiem dobra hydrofobowość, naprawdę. Tu na masce w Audi to siedzi wszystko konkretnie, tu wszelkiego rodzaju powłoki, nie wiem, czy mi na GoPro przypadkiem nie napadało. Słuchaj, jakby coś przerwało, to znaczy, że bateria mi się rozładowała, pewnie już. Jeżeli chodzi o te fery, film widziałeś i tam właśnie mówiłem już o tym, zresztą stoją te produkty tutaj. Dobra, to chyba całość. Ok, szyby, a teraz sprawdźmy, co mi tam. A szczególnie z drugiej strony, bo tam nie ma w ogóle zabezpieczenia na szybie. Na jednej zresztą, na tej właśnie, chcę zobaczyć, na ile podbije. A czy jest zabezpieczenie, ale się skończyło. Przednią też? Nie, przednia jeszcze ładnie żyje. Dobra, lecimy z wodą. Chcę zobaczyć, na ile się fajnie wypłukuje i czy bardzo poprawia hydrofobowość. Tam mamy sprzęt włączony, włączony. Dobra, lecimy. Oj, oj, oj. No tak, mega zjazd. Pięknie. Cudownie, wspaniale. Fantastycznie. No.
Słuchaj, hydro się zdecydowanie poprawiło. Niewielka ilość wody zostaje. O to nam chodzi przy osuszaniu. Piękny zjazd. Naprawdę piękny zjazd. Co jest fajne, że produkt się szybko też wypukuje, to też jest ważne, że, bo niektóre produkty najpierw powstaje taka piana, a tu od razu można powiedzieć, że praktycznie znika, co jest fajne. O. Oczywiście nie wiem, jakby się zachowywał przy większej dawce, ale po co, jak mamy idealnie. Tutaj nie było zabezpieczenia, tu gdzie jest, zdecydowanie uzupełnia. Jeżeli gdzieś było zabezpieczenie, dodaje mu jeszcze takie hydrofobowości i wtedy może i... ale poślizg jest lepszy. O tak, no poślizg jest. No. Podoba mi się to, że się fajnie wypukuje, myk i po wszystkim. Tak się zastanawiam, sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Teraz tak, tu gdzie była lepsza hydrofobowość jest więcej wody, czyli uzupełnia i kształtniejsze kropelki. Tu, gdzie była słaba hydrofobowość, podobnie. Wiesz co, po neoksalu jaką myłem, wiadomo, no ale to było tam mniej zabezpieczone, widać, że uzupełnia. Fajnie uzupełnia szybki, fajnie uzupełnia niewidzialne wycieraczki. Jedna rzecz, która mnie interesuje, poczekaj, pójdę po mikrofibrę. Chcę zobaczyć, jak się będzie osuszać. Najpierw sobie zmoczę, zwilżę. Chcę zobaczyć, jak się będzie osuszać po wypłukaniu, a jak się będzie osuszać, słuchaj, po spryskaniu i, można powiedzieć, takim dotarciu produktu. Okej. Dobra, sprawdźmy osuszanie. Teraz bez. No ładnie zbiera. Z. Powiedzmy, że zarzuciłem sobie troszeczkę. Tak dla zasady. I sprawdzamy. Kurczę, wiesz co? Jakiejś kolosalnej różnicy nie ma. Ale poślizg jaki fajny. O tak. Uuu, dobra. Zarzucam na auto i docieram. Nie ma tematu. No, poślizg fajniejszy. Naprawdę fajny poślizg. Dobra. Przypompujemy sobie trochę. Dobra. I tak zarzucę tyle o ile, żeby go sobie dotrzeć. Słuchaj, tu mi zostało jakieś pół litra. Wydajność jest też niesamowita, co mnie bardzo cieszy. Zobacz, widzisz, robię to tak, można powiedzieć, bardzo niestarannie. Chodzi o to, żeby go tylko równiutko właśnie sobie tak rozrzucić, żeby go dotrzeć. I podobnie tu. O. Fajna sprawa. Na mokro będzie brzytwa. A, jeszcze tak. O, tak, zarzucić. Byle jak. O, wiatr mi nawet jeszcze pomoże. O, dobra. I teraz lecimy z osuszaniem. Zobaczmy. Cyk, 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 cyk. No, sam produkt, słuchaj, ale poślizg, zajebisty, naprawdę. Sam w sobie poślizg ma fantastyczny, lepiej niż z wodą. No, bardzo fajny produkt. A wirus mówił, dziadzia, słuchaj, mówi dla mnie numer jeden, nawet od kocha. I prawdopodobnie tak, przyjemniej się nim pracuje, fajniejszy zapach.
taki świeży jakiś, taki, naprawdę, inaczej. Dobra, zarzucamy na razie jeszcze boki, dach zrobię na końcu, jak już mi się mikrofibra uzupełni, tam mam karbon, łatwiej mi będzie zebrać, fajnie, naprawdę fajnie. Co mi się podoba, poślizg przy tym produkcie jest fajny, tak, ojej, naprawdę. No poślizg jest zajebisty, idealny produkt do osuszania. Słuchaj, jak chcesz sobie uzupełnić, połysk też się poprawia. Bardzo fajnie. Moim zdaniem tak. Umyć, wypłukać szampon, zarzucić sobie 5 ml na litr wody i właśnie w ten sposób dotrzeć autko. Oczywiście, latem może być to problem, więc proponowałbym najpierw może spłukać. Nie wiem, jak się zachowa, jak będzie cieplutko. Tego nie sprawdzę, bo mi się nie będzie chciało. Tutaj wyjątkowo, bo chciałem sprawdzić szampon Neoxala, jak zachowa się jako zabezpieczenie przez zimę. I co wyszło? To wszystko w swoim czasie, albo film już był. Nie wiem. Ale prawdopodobnie będzie, bo ten pojawi się szybciej. Zajebiście. Naprawdę, poślizg jest fajny, naprawdę fajny i połysk również jest niezły. Nie jest to może mistrzostwo, ale jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Ha, super, super, super. Dobra, lecimy. Tył. No poślizg, ale jestem zdumiony. Naprawdę. Słuchaj, od razu mówię. Jak chcesz, żeby było tak naprawdę już kozacko, to zrób tak jak ja. Najpierw zarzuć. Rozrób sobie litra, 5 ml na litr wody. Spryskaj auto jak jest po szamponie. Wypłucz to, a później tak jak widziałeś, byle jak zarzuć. Tak, żeby rozproszyć po całym aucie i dotrzyj. I zbierz wodę, o, tak, która zostanie. No powiem Ci, że jestem zdumiony połyskiem, naprawdę. A nie ma tutaj powłoki. Coś pięknego, super. No i takie produkty lubimy. Szybko, sprawnie, kurczę, przyjemnie, czego można wymagać więcej. Jak długo posiedzi? Słuchaj, do następnego mycia, do następnego osuszania. Żeby nie było. Na pewno nie jest to produkt, który będzie trwały jak klasyczne włoskie powłoki, Silanty czy inne pierdoły. O, tak. Rewelacja, naprawdę. Ale poślizg, no to mi się podoba. Okej. Dobrze, lustereczko. I przejdziemy na szyby i naprzód. Bardzo fajnie, naprawdę. Tutaj nic nie było i też jest poślizg. O, ale zimno, ja pierdzielę. 2 stopnie. Szarpie po gałęziach okropnie. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi z karbonem. Bomba! Jeszcze teraz słoneczko, wyszło szybko. Patrzymy połysk. Jak Ci się widzi? Rewelacja, nie? Dobrze jest. Jest taki troszeczkę przytłumiony, ale to wiesz, no kurczę, 5 ml na litr wody i jest to produkt, który ma osuszyć, no kurczę, autko. A przy okazji zabezpieczyć, no. Zawsze coś, zawsze jakieś zabezpieczenie na lakierze, jakby nie było. Tak naprawdę, jak masz tak jak ja podwórko, możesz sobie umyć. Czy są Ci potrzebne powłoki? Właśnie teraz robię ten film. Czy przez zimę wytrzymasz? Oczywiście, że wytrzymasz. O. No słuchaj, i już. Przód sobie jeszcze tylko ogarnę. Później wezmę sobie, nie będę Cię męczył już ze sprężonym powietrzem. No dobra, słuchaj, wirusie, świrusie. Dziękuję bardzo za produkt. Zajebisty, naprawdę, fantastyczny, super. Połysk może nie jest jakiś wybitny, ale co mi się podoba, przy osuszaniu, jak uzupełniłem po wypłukaniu wstępnego oprysku tym produktem, fantastyczny poślizg, naprawdę, no rewelacja, no osuszyło się cudownie, no w ogóle, a nie ma zabezpieczenia na tym aucie. Naprawdę znikome, no tu nie ma żadnej powłoki, nie ma wosków, jest tak
szampon, który ma tam w sobie kwarc i teraz i jeszcze do tego umyłem go zamiast, bo nie uzupełniałem oczywiście Neoxala, bo myłem tam co jakiś czas uzupełniając ten szampon, a teraz specjalnie 100 ml WSR z Pure Chemi, żeby dogłębnie domyć ten lakier, bo już potrzebował tego, końcówka zimy, a on nie widział jeszcze takiego mycia i słuchaj, no jestem zdumiony, naprawdę fantastyczny produkt. Jakbym miał wybierać, to wybrałbym chyba ten. Koch jest bardziej tępy dla mnie, a wydajność jest ta sama. Nie wiem, jak cenowo wygląda tutaj sytuacja. Także na chwilę obecną to jest chyba lider, jeżeli chodzi o osuszanie autka i wydajność. Naprawdę, świetna mgła. Najpierw oprysk. O, wieje. Dobra, chowam się. No dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. Z czystym sumieniem polecam. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Słuchaj, pożegnałem się niepotrzebnie, bo właśnie sobie osuszam wnęki. Ależ to ma poślizg, człowieku. Coś niesamowitego. Z mikrofibry również idzie to cudownie. No bajka, no. Tutaj na tym słupku, kurczę, szczególnie. Zobacz, to odparowuje to natychmiast. Zajebisty. Idziemy na drugą stronę. Dobra, zwilżyłem troszeczkę. Tu już wnęki pojechałem. Mamy trochę wody na słupku, cyk i już. Zajebiście, co? Fantastyczny produkt, naprawdę. Wirus jednak mnie nie oszukiwał. Mówił, dziadzia, zobaczysz, będziesz zadowolony. I miał rację. Jeszcze raz, wirus, dzięki. Hej.